Zakon naucza, że to ludzka pycha sprowadziła na nasz świat mroczne pomioty. Magowie chcieli posiąść niebiosa, lecz zamiast tego zniszczyli je. Zostali wygnani, spaczeni i przeklęci z powodu swego zepsucia. Powrócili jako potwory, pierwsze mroczne pomioty. Stali się straszliwą plagą, niestrudzoną i niepowstrzymaną. Najpierw upadły królestwa krasnoludów. Potem pomioty ruszyły na nas z głębokich ścieżek, aż stanęliśmy na skraju unicestwienia. Przybyli szarzy strażnicy. Elfy i ludzie, mężczyźni i kobiety, żebracy i królowie. Szarzy strażnicy poświęcili wszystko, by powstrzymać siły ciemności. I zwyciężyli. Od tego zwycięstwa minęły 4 stulecia, a my wciąż czuwamy. Trzymamy straż na wypadek, gdyby pomioty powróciły. A ci, którzy obwołali nas kiedyś bohaterami, zapomnieli. Jest nas niewielu. Nasze ostrzeżenia zbyt długo były lekceważone. Możliwe, że jest już za późno. Na własne oczy widziałem to, co nadciąga zza horyzontu. Stwórco, wspomóż nas.